Zachowania 73% nastolatków boi się w szkole być sobą. 70% żyjących w Polsce nastolatków LGBT+ czuje się osamotniona. Tylko 25% ma dobry kontakt z mamą, a 12% z tatą. To wszystko powoduje, że połowa nastoletniej społeczności mierzy się z objawami depresji, a 70% miewa myśli samobójcze. Według najnowszego rankingu mierzącego poziom równouprawnienia osób LGBTI, sporządzonego przez ILGA Europe, Polska drugi rok z rzędu zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej i 43 miejsce w Europie na 49 państw. Za nami są już tylko takie kraje jak Rosja, Białoruś, Armenia czy Turcja i doskonale widać, w którym kierunku zmierzamy. Tak nie może być. Obecna władza stara się wykluczyć społeczność z życia publicznego. Jeśli nie da się tego zrobić po cichu, prowokują swoje bojówki do walki, dając poczucie bezkarności i przyzwolenie na wszelką przemoc. Łatwo jest im manipulować społeczeństwem, które od lat nie miało dostępu do rzetelnej edukacji, a o edukacji seksualnej nie wspominają. Nasz system szkolnictwa wymaga zmian. Nie tylko dlatego, że zajmuje się nim teraz w mojej opinii niekompetentny minister Czarnek. Polska szkoła potrzebuje pedagogów. Potrzebuje zajęć uczących tolerancji, potrzebuje realnej edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej. Praca od najmłodszych lat pozwoli nam zbudować społeczeństwo szanujące różnorodność. Społeczeństwo, które nie będzie w stanie przejść obojętnie wobec ludzkiej krzywdy. Takiej Polski nam potrzeba. Jako społeczność i jej sojusznicy chcemy, aby temat LGBT nie był podejmowany przez polityków wyłącznie w czasie zbliżających się wyborów albo w materiałach propagandowych, które bezpodstawnie uderzają w nas i naszych przyjaciół. Chcemy realnej, merytorycznej dyskusji teraz. Chcemy równych praw dla wszystkich. Społeczność powinna mieć prawo do małżeństw jednopłciowych, do adopcji dzieci i założenia normalnej rodziny, do dziedziczenia i pochówku, do informacji o stanie zdrowia partnera bez podpisywania dodatkowych papierów. Żądamy realnej opieki psychologicznej dla osób, które padają ofiarą przemocy i hejtu oraz zmiany przepisów prawa. Wszelkie zachowania znieważające osoby za ich orientację seksualną czy tożsamość płciową powinny być karane. Chcemy też, aby w całej Polsce tradycja była choć w części refundowanym zabiegiem, dostępnym dla wszystkich jej potrzebujących. Młodzież powinna czuć się wolna. Powinna wyzbyć się obaw i kompleksów wywołanych opinią innych na ich temat. Dla mnie wszyscy tutaj jesteście super, jeśli tylko czynicie dobro. Jedno przemówienie nie wpłynie na nasz rząd. Oni nie zgodzą się tak łatwo na rozmowy, nie zgodzą się tak łatwo na reformy. Co zatem robić? Działać. Każdy z was ma moc sprawczą. Nie trzeba poświęcać wszystkiego, żeby dokonać drobnych rewolucji. Możecie pisać listy do radnych i posłów z okolicy. Organizować mniejsze wydarzenia. Przyłączyć do regionalnego stowarzyszenia. Otwarcie stawiać po stronie mniejszości. Kiedy widzicie, że ktoś potrzebuje pomocy, reagujcie. Piszcie posty lub nawet tylko je szerujcie w celu zwiększenia świadomości społecznej. Jeśli odczuwacie taką potrzebę, kontaktujcie się z telefonem zaufania, psychologiem lub psychoterapeutą. To żaden wstyd, a musicie być w pełni sił, bo przed nami bardzo dużo pracy. I ja wierzę, że nam się uda. I teraz, dzisiaj bawcie się, tańczcie i kochajcie, pamiętając o tym, że nie ma miłości ani lepszej, ani gorszej. A od jutra zmieniajcie Polskę i cały świat. Pamiętajcie, że jestem z wami. Solidarność naszą bronią. Dziękuję bardzo. To były ważne słowa, ale te słowa muszą być poparte czynami.
Cieszę się, że widzę tyle polityków tutaj na naszym marszu. Dzień dobry. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie głęboko do serca to, co powiedział Jakub i każdego dnia będziecie posuwać tą zmianę do przodu. Zmiana oczywiście wyjdzie od nas, ale bez wsparcia i bez pomocy ta zmiana nie będzie tak szybka. Ważne jest też wsparcie naszych partnerów w Polsce i poza granicami Polski. Jestem ogromnie szczęśliwy, że dzisiaj jest z nami reprezentacja z Kolonii, z Andreasem Wolterem, burmistrzem Kolonii na czele. Jak część z Was może mieć okazję zauważyć, trzymają baner z napisem, że miasta partnerskie stoją razem. I to jest bardzo istotne, żebyśmy stali razem. Ale też bardzo istotne jest to, że w tym roku po raz pierwszy wiceprezydent miasta Katowice otworzy Marsz Równości. To jest zmiana i to jest zmiana, która się dzieje na naszych oczach. Cieszę się, że nasi lokalni politycy widzą potrzebę towarzyszenia nam, stania u naszego boku i podejmowania także naszych postulatów. Andreasie, panie prezydencie, zapraszam na scenę. Hello Katowice! Hello Silesia! I welcome every woman, every man and every who is in between. Welcome! Do you feel the power? Do you feel the collective spirit? Do you feel the courage? Because today in Katowice is the day of democracy. To all those who call for business as usual, let me say we are the many. We demand not only for a bit of equal rights, not only for a bit of tolerance, we want acceptance, finally. Because today in Katowice is the day of human rights. But this day it is attacked by the enemy of democracy, by homo and transphobes, by despisers of the rule of the law, by sexists. In the Polish constitution is written, the dignity of a human person is inherent and undeniable. There is not written, the dignity of a heterosexual human person is inherent and undeniable. So the democracy is under attack here and in Europe, in many countries. It is under attack by queer enemies who want to exclude. I want to live in a world where no one has to be afraid. That's why we show here our faces and raise our voices against the enemy of freedom. We are not silent on the attacks on queer and feminists in Romania, in Turkey, in Hungary, in Russia, in Belarus, and in Poland, and sometimes in Germany too. And that's why it is so important that we have strong rules of law and independent courts to prosecute crimes of violence, insults, threats, and hate speech. We are unstoppable because it's our freedom, because it's our Europe, because it's our future. And we stand up to the opponents of diversity, the hate speakers, the right-wing extremists, the old men in our governments, the clerical fascists. So we fight for queer justice. Let's take the rainbow flag in our hands. Let's be in solidarity. Let's be proud and on such an important day for democracy, diversity and human rights in Katowice and in Poland. Thank you. Happy Pride. Panie prezydencie. Uczeniom nietolerancji, ostracyzmowi,
wszystkiego tego, co nas otacza czasami, a z czym walczymy i z czym nie możemy się zgodzić. Dlatego tak ważna jest nasza jedność. Jedność, którą mam nadzieję także dzisiaj pokażemy, po to, żeby zmienić świadomość społeczną. Bez zmiany świadomości społecznej nie uda się nic. Ze zmianą świadomości społecznej uda się wszystko. Miasto Katowice, tak jak zresztą każde miasto na świecie, jest niczym innym jak wspólnotą. Wspólnotą swoich mieszkańców, którą my wszyscy stanowimy. I pokażmy dzisiaj, że jesteśmy razem, że walczymy za tymi dobrymi sprawami, a przeciw tym wykluczeniom, ostracyzmowi i temu wszystkiemu. Bądźmy sobą. Niniejszym ogłaszam 5 Marsz Równości za otwarty. Także jesteście świadkami historycznego wydarzenia. Wszyscy widzieliście, pan prezydent otworzył marsz. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również będzie, urząd będzie otwierał marsz. Za chwilę będziemy wychodzić z tego placu. Ale